Za rozwijanie naszych talentów i pasji. Za twórcze i inspirujące zajęcia. Za pokazywanie nam wielkiego świata i jego tajemnic. Dziękujemy! Przedstawieniem teatralnym pod tytułem Legenda o powstaniu miasta Zabrze, przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 30 Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Zabrzu rozpoczęła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku spotykamy się w Domu Muzyki i Tańca, aby świętować ogólnopolskie święto, które dotyka wszystkich pracowników oświaty, wszystkich pracowników zaangażowanych w proces wychowania i opieki nad dziećmi. Po zakończeniu części artystycznej wręczono nauczycielom nagrody ministra edukacji, śląskiego kuratora oświaty i pani prezydent za rzetelną pracę na rzecz zabrzańskiej oświaty oraz pasję i indywidualne podejście do młodego człowieka. Wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom oświaty dziś już życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze, wspaniałych uczniów, wszystkiego, co najcudowniejsze, spełnienia marzeń, zdrowia, no i wszystkiego, co w sercu gra. Wszystkiego dobrego dla zabrzańskiej oświaty. Dla samych pedagogów takie wyróżnienie wiele znaczy. Wielki sukces, dlatego że jestem dyrektorem z niskim stażem, mam za sobą tylko jedną kadencję, dlatego uważam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Dziękuję władzom miasta i wszystkim tym, którzy mieli decydujący głos w przyznaniu tej nagrody, właśnie za tą nagrodę. Jest ona dla mnie szczególnie ważna. Motywacja do dalszej pracy. Działamy w naszej szkole bardzo prężnie, staramy się ją rozwijać i dzisiaj mogę być częścią tego wspaniałego wydarzenia, a nasza ciężka praca została doceniona. Z uznaniem naszego wkładu w rozwój edukacji w naszej szkole cieszymy się, że nasze inicjatywy zostały dostrzeżone poza placówką, no i to motywuje do dalszej pracy. No właśnie to jest to takie docenienie i po prostu motywacja do dalszej pracy, że to co robimy nie pozostaje bez echa, tylko gdzieś ktoś to widzi. Bo robimy wszystko dla dzieci, ale mimo wszystko takie uznanie to zawsze dużo dla nas znaczy. Praca nauczyciela jest moim życiem. To jest moje powołanie, które codziennie spełniam. Jestem szczęśliwa, że właśnie taką drogę życia wybrałam, a to, że dzisiaj zostałam nagrodzona, sprawia, że będę miała jeszcze więcej siły do tego, co robię, bo to jest niezwykle motywujące. Ja jestem pedagogiem z wyboru, z radości pracy z dziećmi, także tymi, którym trzeba pomóc więcej, poświęcić im więcej czasu. Jako dyrektor też jestem troszeczkę takim kierownikiem szkoły, gospodarzem w tym miejscu, które ukochałam bardzo i mam nadzieję, że przyjacielem dla moich współpracowników, dla nauczycieli i dla rodziców, z którymi przecież tworzymy środowisko wychowawcze. Bardzo miły, pozytywny moment, tak, że ktoś docenił naszą pracę, że to, co robimy, jest ważne. Wszyscy wiemy, że praca nauczyciela jest szczególna, że z jednej strony jest trochę niedoceniona, a z drugiej strony no, w zasadzie nie byłoby nas i wszystkiego, co piękne, mądre i twórcze, gdyby nie nauczyciele. I dlatego ja zawsze przeżywam ten Dzień Nauczyciela i cieszę się, jeśli jestem wyróżniona, ale cieszę się też, kiedy są wyróżnieni moi nauczyciele, bo jestem dyrektorem szkoły i cieszę się, kiedy też praca właśnie u podstaw zostaje doceniona. Także byłam dziś szczęśliwa, że kilkoro moich nauczycieli stanęło na tej scenie. Zwieńczeniem uroczystości był energiczny występ zespołu Boogie Boys, a zwieńczeniem tego materiału będą życzenia. Przede wszystkim dużo sukcesów i zadowolenia z pracy, bardzo ciężkiej pracy, którą Państwo wykonujecie codziennie, od rana do wieczora. Mam nadzieję, że macie dużo satysfakcji z tego, co robicie, nie tylko patrząc na swoich uczniów, ale też na wszystkich wychowanków, których przecież z roku na rok przybywa. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy, paniom i panom, Michał, Piotr i Bartek i jeszcze dwóch kolegów, Boogie Boys. Wszystkiego dobrego.